Cześć, z tej strony Agata Strzyżewska i bardzo się cieszę, że postanowiłeś spędzić te parę minut razem ze mną. Dzisiaj trzecia część naszej serii Zapomniani bohaterowie, o ludziach, którzy odznaczyli się niebywałą odwagą, wizją, rozmachem, którzy pragnęli Boga więcej, byli gwałtownikami w Bożym Królestwie i inspirują nas teraz do właśnie takiego życia. Zapraszam Ciebie na kolejny, trzeci odcinek. Dzisiaj znowu jedna z moich ulubionych postaci. Od zawsze miałam oko właśnie na takie perełki, które znajdowałam w Piśmie Świętym. Dzisiaj będziemy mówili o Besalelu, Księdze Wyjścia w 35 rozdziale, od 30 wersetu czytamy o tym człowieku. Potem Mojżesz powiedział do synów Izraela: oto Pan powołał po imieniu Besalela, syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy. I napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem i umiejętnością we wszelkim rzemiośle, aby umiejętnie wymyślał wzory, aby wyrabiał ze złota, srebra i miedzi, do obrabiania kamieni, do oprawy, do ciosania drewna, aby wykonał wszelkie rodzaje dzieła. Włożył mu w serce też zdolność, aby mógł uczyć innych. On i Oholiab, syn Ahisamaka z pokolenia Dana. Napełni ich mądrością serca, aby wykonywali wszelkie rzemiosło rytownicze, obmyślania projektów, hafciarskie z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i bisioru i tkackie, aby obmyślali i zręcznie wykonywali każdą pracę. Przyznacie, że opis jest długi, bardzo taki szczegółowy. Co Bóg zrobił, w jaki sposób ukształtował tego człowieka, do jakiego rodzaju pracy. To był bardzo wszechstronny człowiek, można powiedzieć taki człowiek renesansu, który nie był tylko rzemieślnikiem, nie wiem, na przykład w rzeźbie, ale umiał robić różne rzeczy. I ta jego różnorodność jest zdumiewająca. Po prostu wydaje się, że wow, tyle talentów w jednym człowieku. Bóg złożył na niego jakby błogosławieństwa z wielu różnych dziedzin życia, wielu różnych rzemiosł czy też artystycznych umiejętności. Bóg powołał go imiennie, czyli wybrał go do tego, żeby wykonywał swoją pracę, i czytamy o tym, że napełnił go Duchem Bożym. On był wypełniony Duchem Bożym. To jest przykład tego, że w Starym Testamencie również Bóg wypełniał ludzi swoim duchem i wtedy działy się niezwykłe rzeczy, kiedy duch wstępował w człowieka, dokonywane były zwycięstwa. Ktoś, kto był zwykłym robotnikiem albo rolnikiem, stawał się przywódcą. Wyprowadzał Izraelitów na wolność. W tym przypadku Duch Boży, zobaczcie, uzdolnił człowieka do wykonywania różnych prac. I to też jest ciekawy przykład, dlatego że czasami, kiedy myślimy, że ktoś jest wypełniony Duchem Bożym, to jest taka osoba, która naucza, jest nauczycielem, jest jakimś przywódcą może religijnym, która pisze, która przemawia, która uzdrawia, która działa, mocne takie ponadnaturalne rzeczy robi. Ale w przypadku Besalela ten Duch Boży objawiał się w inny sposób, w rzemiośle, w tym, co mogły zrobić jego ręce. Oczywiście nie tylko ręce, bo on obmyślał projekty, czyli nie był tylko rzemieślnikiem, był artystą. Był artystą. Był kimś, kto dał siebie używać dla Bożej chwały, by tworzyć piękne, użyteczne rzeczy. A więc kiedy Duch Boży nas wypełnia, to również po to, żebyśmy mogli zmieniać rzeczywistość wokół siebie, żebyśmy mogli malować, rzeźbić, tworzyć nowe projekty, nie wiem, konstruować domy, mosty, żebyśmy mogli tworzyć rzeczy, które są piękne i które są użyteczne, które są potrzebne. Duch Boży w nas przebywa, dając nam pomysły, inspirując nas do pewnych rzeczy, do czegoś, co jest potrzebne, żeby to zrobić, żeby to stworzyć. Ponieważ Bóg jest twórczy, Bóg miał taką fantazję, że stworzył ten cały świat i widzimy w szczegółach, że Bóg jest niesamowicie kreatywnym artystą. I On zwraca uwagę na szczegóły. I dlatego również w nas, kiedy Duch Boży przebywa, to będziemy jakby bardziej skłonni, będziemy chcieli tworzyć.
To może być w dziedzinie gotowania posiłków. Będziemy nie po prostu gotować pomidorówkę ciągle tą samą, chociaż są takie pomidorówki, które można określić mianem jakiegoś majstersztyku, naprawdę coś niesamowitego. Ale będziemy chcieli rozwijać się w tym. Duch Boży będzie powodował, że rozwijamy się w danej dziedzinie, że uczymy się, że jesteśmy otwarci na Jego pomysły, eksperymentujemy i w wyniku tego powstają piękne rzeczy. Czytamy tutaj o Besalelu, że on był wypełniony również mądrością i rozumem i umiejętnością we wszelkim rzemiośle. Tak więc nie tylko umiejętność taka fizyczna w dokonaniu czegoś jest ważna, ale mądrość i rozum. Są takie rzeczy, które jak patrzysz, jak są skonstruowane, myślisz sobie, one są genialne. One są zazwyczaj proste, bo najbardziej doskonałe rzeczy są proste. Są proste, a równocześnie tak użyteczne. Działają niezawodnie, nie psują się, mają prostą konstrukcję. Łatwo jest je, nie wiem, wyczyścić, rozebrać na części, znowu złożyć i to wszystko działa. Bóg daje mądrość i rozum, jak robić pewne rzeczy. Zamiast się nacharować, zamiast się zmęczyć, napocić i samemu próbować coś zrobić, Bóg może dać ci mądrość, jak rozwiązać pewną kwestię. Jak stworzyć coś, co może do tej pory nikt tego nie wymyślił, ale będzie dobrym narzędziem dla ciebie albo będzie jakimś rozwiązaniem technicznym. Bóg daje mądrość. Daje też umiejętność, żeby to wykonać. Tak więc Besalel wymyślał wzory i wykonywał różne rzeczy. Bóg włożył mu w serce też zdolność, żeby mógł uczyć innych. I to jest osobna umiejętność, bo ktoś może być dobry w swoim rzemiośle, ale żeby umieć to przekazać innym, żeby umieć ich zainspirować, to jest osobna umiejętność. Jakie to jest cudowne, kiedy spotyka się takich ludzi, którzy nie tylko są właśnie artystami, specjalistami, profesjonalistami w tym, co robią, ale jeszcze umieją uczyć tego innych. To jest niesamowite. W jaki sposób ta osoba może być inspiracją dla nas? Myślę, że to jest oczywiste, że Bóg pokazuje nam, że cokolwiek robisz, Jego Duch będzie sprawiał, że będziesz artystą, że będziesz profesjonalistą, że będzie dawał ci pomysły. I myślę, że warto jest, żeby zaprosić Boga w każdą dziedzinę swojego życia. Że to nie jest tak, że Bóg tylko działa na ciebie, kiedy ty się rano modlisz, czytasz Biblię, albo kiedy jesteś w kościele, słuchasz kazań. Ale Bóg chce być uczestnikiem twojego życia. Czy gotujesz obiad? Czy sprzątasz? Czy pakujesz bagażnik swojego samochodu? Miałam takiego znajomego, który genialnie pakował swój bagażnik. I mój mąż zawsze mówił, że można się nawrócić, patrząc na to, jak ta osoba pakuje swój bagażnik. Można być po prostu genialnym w tym, co się robi, nawet w prostych czynnościach. W tym, jak układasz narzędzia w swojej komórce, w tym, jak kosisz trawnik, jak sadzisz rośliny w ogrodzie, jak bawisz się ze swoimi dziećmi. Jak robisz jakieś rysunki, cokolwiek byś nie robił, może w tym przejawiać się mądrość, Boża obecność, Boży Duch. Także ludzie patrząc na twoje życie, na to, jak ty prowadzisz swoje sprawy, będą mówili, wow, to nie jest zwykłe, ten człowiek jest niezwykły, to jest coś niewiarygodnego. I słuchając ciebie, będzie też wiedział, że to nie jest wynik twoich naturalnych zdolności, tylko że Bóg daje takie umiejętności, że to Bóg nas inspiruje. I Bóg chce przejawiać się swoją artystyczną duszę, swoją ponadnaturalną mądrość w czymkolwiek będziemy, cokolwiek będziemy robić, tak? Czegokolwiek nasza ręka nie dotknie, czego będziemy się chcieli podjąć, to On będzie po prostu pokazywał swoją mądrość i moc. Okej, teraz ciekawa jestem z waszej strony, jak wy daliście się zainspirować przez postać Besalela. Może w jakiej dziedzinie życia chcielibyście, żeby Duch Boży się objawiał, Jego mądrość? Dajcie znać w komentarzu. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie zasubskrybować i podzielić się tym odcinkiem z kimś, kto może tego potrzebuje. Może jest teraz zdołowany, a potrzebuje podniesienia. Do zobaczenia za tydzień. Pa!